Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. Witamy w 88. odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami Iga Wasmolańska, Tomek Strągowski i Dominik Gąska. I jest to pierwszy w historii odcinek podcastu Niezatapialni, za który ktoś nam zapłacił. Sprzedaliśmy się. Nie no, nie pierwszy w historii, bez przesady, nie? Ktoś nam płacił, czekaj. Tylko pierwszy, o którym mówimy otwarcie. No tak, pomijamy te wszystkie pieniądze, które wzięliśmy pod stołem od Gabe'a Newella, Ubisoftu, Electronic Arts i innych wielkich wydawców. Zwłaszcza Electronic Arts. Zwłaszcza Electronic Arts. No nikt się nie podzielił nawet. Do tego się nie przyznajemy. To jest pierwszy odcinek, za jaki zapłacił nam któryś z naszych słuchaczy, a dokładniej Konrad Woźniak. I Konrad Woźniak, yay, jako człowiek, który zapłacił jest za odcinek... Jest naszym sponsorem dzisiaj. Jest naszym sponsorem, naszym panem, władcą... Takim władcą marionetek, można mi sterować. Dyrygentem. Wszystko, dyrygentem, wszystko co powiemy. Każda rzecz, którą powiemy, teraz ale możecie każdy ją przypisywać Konradowi Woźniakowi i nie jego pomysłom. Bo my tutaj jesteśmy tylko podwykonawcą. Dostarczamy podcast taki. Zatrudnijmy umowę o dzieło. Bez socjalu. Za marne pieniądze, ale cóż. Na takie pieniądze się zgodziliśmy. Nie no, żartuję oczywiście. Odcinek jest jednym z progów, jedną z nagród indywidualnych na Wspieram To. Takich odcinków zaplanowaliśmy 3, tak? Czy 4? Zaplanowaliśmy 3, ale będą 4. Będą 4, bo Wspieram To coś... Wspieram powiedział, pieprzyć wasze plany. Nie, ale co więcej, bo to, ten system działał mniej więcej tak, z tego co ja rozumiem, że jak dwie osoby kliknęły równocześnie, to obie dostawały, jakby on nie rozumiał. To tak się wierzę, że ale była piąta w tej samej osoba, sekundzie można kliknąć. Ale była piąta osoba, która zapłaciła to i ona nie ma tego odcinku sponsorowanego według systemu. Więc nie wiem, czy zapłaciła potem, bo tego nie mam tych danych. W sensie widzę tylko liczbę. Ale też jak rozmawialiśmy o tych rzeczach, które nie mówimy na antenie. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące. No. Nie wiem, jak ten system rozsądzał, bo powinien wybrać, ale mamy 4. Tak czy inaczej, Konrad Woźniak zaproponował 3 tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, a tematy przedstawi Iga! Okej. Pierwszy temat, znaczy tutaj to jest... Ja może zrobię z tego tematy, bo to jest dużo tekstu, okej? Okay? Tak. Pierwszy temat... Polskie giereczki. O kondycji polskiego giereczkowa, tak? Generalnie o branży i to, co nas cieszy, a co niepokoi w polskich giereczkach. Drugi temat jest o zombie w popkulturze i grach. Bardzo ogólnie. A trzeci temat jest o... Jezus Maria. Aha, o fotorealizmie i tym, czy gry są w stanie zyskać przez rozwój technologiczny, który idzie w stronę bardziej zaawansowanych technicznie maszyn oraz w cudzysłowie ja bym w ogóle nie rozumiem jako temat o fotorealizmie. No, jest o karze, który na ten temat się wypowiada. No, ale jednak cały nacisk w tym temacie jest na rozwój technologiczny, a nie właśnie nie grafiki, tylko jakby nowych gameplayów, nowej mocy. Jeżeli wychodzimy od karze, to musimy zahaczyć też... O emotion musimy zahaczyć przede wszystkim. Ogólnie powiedzmy o tym, na ile technologia kształtuje sposób odbioru gier wideo i tego, jak dobra, się rozwijają. W takim razie polska branżunia giereczkowa, której Iga jest wielkim przeciwnikiem, nienawidzi. Ja też od dzisiaj nienawidzę, bo wykonałem pewien eksperyment dzisiaj w pracy. Eksperyment polegał na tym, że zastanawiałem się nad Superhot, bo przypomniałem sobie Superhot przy okazji swojego filmiku. Mhm. I zastanawiałem się, kiedy w tą grę zagram i napisałem na Twitterze, na tweeta do profilu Superhot, kiedy wydacie na Xbox One i nie odpisali mi, więc polski game dev generalnie ssie. To jest nasza profesjonalna opinia. Drugi temat. Temat. Zombie. Tak. Dominik, twitowałeś coś ostatnio na temat zombie. Ile zombie ci odpisało na tweety? Kurde, wszystkie gra ostatnio do śmieci. W Zeldę Link to the Past. Nie, tego nową Zeldę, tego nowego Linka, Link Between Worlds. I jest super ta gra. Jako, że mam teraz nową pracę i jeżdżę do niej dalej to niż wcześniej. Czyli możemy o tym mówić. Dominik zdradził właśnie plot twista sprzed 2 odcinków. Tak, zmieniłem pracę, już nie pracuję w Pawelu. Pawelu też odszedł. Pracuję gdzie indziej. A teraz Dominik się zgodził, że możemy o tym mówić, to Pawelu by default. No też to raczej. I jako, że teraz jakieś 40 minut jadę w autobusie, to jest taki czas, że akurat można sobie pograć w Zeldę. Grałem w Zeldę A Link Between Worlds. Jest super ta gra i nie ma w niej zombie, czyli zombie są. Okej, trzeci temat.
Rozwój a technologia. Znaczy gry a technologia, rozwój technologii. Generalnie z Dominikiem to ci jest bardzo łatwo. Dużo łatwiej niż jak we dwójkę nagrywamy. Skoro już mówiłem o Zeldzie A Link Between Worlds, to bardzo mi się podoba, w ogóle bardzo mi się podoba w grach na 3DS. Ja nie mam ich dużo na koncie, niestety. Ale bardzo mi się podoba, kiedy one potrafią sensownie wykorzystać to, że to jest 3D, a nie tylko jako taki gimmick. I w tej Zeldzie jest bardzo fajne to, że autentycznie są takie momenty, że to się przydaje, że to jest 3D. Że... Mario & Luigi Dream Team. Tak, też. Że jest taka dodatkowa głębia, która ułatwia tam celowanie, wymierzanie, więc ogólnie uważam, że rozwój technologii tak. Niesz się. Niesz się. Jest. Dziękujemy, pierwszy odcinek sponsorowany. Mamy nadzieję, że to dobrze wydane 300 by były. 3 czy 2, 2, okej. No dobra, tak zupełnie na serio. To polska branżunia giereczkowa, co o niej myślimy? Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat, jak oceniacie kondycję polskiego świadka growego, co was cieszy, a co niepokoi, jak wypadamy na tle reszty świata i czy naprawdę można mówić o tym, że nasz kraj znajduje się w jakiejś szczególnej sytuacji pod względem produkcji elektronicznej rozrywki. Czytając niektóre teksty na ten temat, można odnieść wrażenie, że Polska wyrasta nam na róg growych obfitości. Uważacie, że Polska wyrasta na róg growych obfitości? Nie. Trochę dużo powiedziane, ale dzieje się dużo fajnej rzeczy ostatnio. Znaczy, mi się wydaje, ale to że... to nie jest w jakikolwiek sposób w ogóle wyjątkowy. On w ogóle pochodzi od książki Kosmana, w której sam Kosman pisze, że właśnie przez to, że w Polsce powstawały takie gry, jakie powstawały, gry praktycznie nie mają jakiejkolwiek ojczyzny. I o ile mogą mieć jakieś wątki kulturowe z tego, w sensie zaczerpnięte od twórców jakby tam politycznie albo coś, to tak naprawdę to są pierwszym medium, które tak naprawdę stało się automatycznie globalne. Ja się z tym bardzo zgadzam. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak polskie gry. Dla mnie polskie gry to jest właśnie to, co Tomek mówi, czego ja nie lubię, czyli gra... Boże, produkowana Puchar, w Polsce, no. Tak, ale produkowana w Polsce, która na Steamie ma same polskie komentarze, które składają się między innymi z tego, że to jest polska gra, więc zagłosuję, bo jestem Polakiem. I to jest takie... Why? Takie... Nie, no ale słuchajcie, no bo tutaj można mówić o dwóch trochę drobnych wątkach. Pierwszy wątek jest taki kulturowy i tu się muszę zgodzić z Igą i z Marcinem Kosmanem, że trudno się doszukiwać jakiejś polskości w tych grach, no ale też nie chyba o tym jest pytanie, bo jest też ta strona biznesowa i fakt, że są z różnych powodów są takie kraje na świecie, gdzie powstaje więcej dobrych gier, znanych później, i są takie, w których powstaje mniej. Nie chodzi o to, że te gry są jakieś charakterystyczne dla danego kraju, ale z jakichś tam różnych uwarunkowań w tym kraju stworzył się taki klimat, że łatwiej w nim o powstawanie ciekawych, interesujących, fajnych gier i mi się wydaje, że trochę się to w Polsce dzieje. To się stało być może z innych powodów. Jakiś czas temu się dużo mówiło o Kanadzie, chyba cały czas się mówi, że tam ze względu na jakieś ulgi podatkowe, to chyba trochę inna sytuacja niż u nas, ale tam takie zagłębie, taki ruch obfitości gier wideo powstał. No ale na przykład... A z kolei w Polsce jest jakiś taki wybuch kreatywności. U nas naprawdę powstają ostatnio ciekawe gry. Dobrze, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy troszeczkę skrzywieni przez media, bo jesteśmy jakby w środku tego i na przykład porównując nas do Skandynawii, to u nas się nic nie dzieje. No, znaczy jeżeli trochę się... No, ale też wystarczy spojrzeć na ten ostatnie dwa lata. Ten, przepraszam. Wiedźmin 3, który... CD Projekt, studia, które kupiło BioWare w pierwszym Wiedźminie, który trochę doganiał Zachód w drugim Wiedźminie, jednak w trzecim Wiedźminie jest to się studium, które dyktuje warunki. No dobrze, a w Cyberpunku Wiedźminy? To będzie w ogóle... Tak, ale Cyberpunk jeszcze nie wiem, co nie. Ale już zapowiedzieli, że będzie. No tak. Ale okej, okay, to jest fajne. Nie wiem, czy zżyliście to, ale dwa dni temu zapowiedzieli, że będzie większy, lepszy i w ogóle, i ja pierdolę. Fajnie, bo jeszcze nic oprócz... Nie, to oni nic więcej po to nie powiedzieli, że będzie dużo większy niż Wiedźmin 3, że będzie w ogóle największa gra ever. Możemy się zakładać, jak długo będą przesuwać premierę generalnie, nie? Ale z drugiej strony, Iga, jeszcze szybko dodam, że zgadzam się z tobą co do Skandynawii, bo już za niecały miesiąc będzie najlepsza gra w historii gier, czyli Quantum Break. Okej, ale cieszę się, że zgadzasz, nie o to mi chodziło. Cieszę się, że... Powiem to jako jeden z wielu ludzi, z którymi ktoś się zgadza. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, moim zdaniem w ogóle, bo to jest tak, Wiedźmin, spoko, Dying Light, spoko, Dead Island, spoko, jakiś Painkiller, nawet właśnie... Ostatnio Superhot. Superhot, The Vanishing of Ethan Carter, nawet, mimo że nie odpowiadają na moje jakby tweety. Chodzi ogólnie mi o to, że... This War of Mine, tak. No, są tytuły, tylko właśnie chciałam powiedzieć, że my mamy, ja nie wiem, czy to jest nasza jakaś cecha narodowa albo coś, bo ja mało siedzę mózgiem w ogóle. No to teenager w ogóle. No już właśnie chciałem powiedzieć. Tajemnice statuetki. Robbo. Będziemy teraz ja bym chciał powiedzieć, Gorki 17. Że jak się śledzi bardzo specyficzną grupę
kont facebookowych, tak jak ja śledzę, to można odnieść wrażenie, że tajemnice statuetki i Teenage to były ważne gry, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle gier na świecie. Ja niedawno w ogóle przeszłam tajemnice statuetki, w tym roku przeszłam tajemnice statuetki. Mówię, że była strasznie słaba. Nie jest to moja ulubiona gra, może tak powiem. Nie chciałam, żeby ta gra reprezentowała polskość w grach generalnie. Nagle White, Adrian Chmielarz opijesz. Ale to było trochę spoko. Być może nie była to gra, której potrzebowaliśmy, tylko gra, na którą zasłużyliśmy. No to myślę, że tak. Ja mam opinię. Ale ja nie skończyłam. Ale ja, ty już mówiłaś, że jest 10 minuta nagrania, a jeszcze żadnej opinii nie wygłosiłem. Dobrze, mów opinię, a potem skończę. Ja mam taką opinię, że być może nie jesteśmy jakimś super krajem, jeżeli chodzi o produkowanie gier, ale... W przeciwieństwie do wielu innych dziedzin, nie jesteśmy w czarnej dupie w tej kategorii. Już dużo. A to już jest tak, to już jako, że jesteśmy krajem zacofanym, że jesteśmy, trochę zawsze gonimy tą czołówkę światową i tak dalej, to jak jesteśmy na takim punkcie zero i jest okej, okay, jest u nas takie dzień indziej, bo jesteśmy, pamiętajmy też, że jesteśmy dużym 400-milionowym krajem, że to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś Czechami, jak tam powstanie gra. No, Czechy mają ile? Dobra, z całym szacunkiem dla Czech, okej? Okay? Bo ostatnio trochę jedziemy po bandzie. Mamy jakichś wrogów w Czechach. Teraz narobiliście nam, przepraszam? Nie wiem, przecież ale nie było? Ty nie lubisz nazwisk ludzi na przykład. Bądźmy trochę grzeczni. No i w każdym razie jesteśmy dużym krajem i jakby, no, statystycznie rzecz ujmując, pewna liczba gier i studiów nam się należy po prostu, jak psu buda, co nie? Także statystycznie powinniśmy mieć przynajmniej kilka fajnych. No właśnie, okay, no. Jakby to mamy i nam się wydaje, że jako, że w innych dziedzinach mamy niedobory, to ta sytuacja normalna w giereczkowie jest jakaś taka super zajebista. A ona nie jest moim zdaniem super zajebista, jest normalna i to bardzo dobrze, że jest normalna. No i właśnie fajnie i tutaj też zawdzięczamy to temu, o czym mówiła Iga, że gry są tak z wyjścia z buta międzynarodowe, że my nawet jak zrobimy dobry film na raz na ruski rok, albo jak zrobimy, napiszemy niezłą książkę, to jest zawsze książka osadzona bardzo w naszej tożsamości narodowej i ona nigdy nie robi sukcesu na Zachodzie. Powiedziałem zawsze i nigdy, mimo że nie mam pojęcia o polskich filmach i polskich książkach, ale co tam? Anyway, co chciałam powiedzieć, to ja mam jeszcze taki bazen, ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo to jest bardzo takie na oko, że my w giereczkowie mamy coś takiego, że na przykład, tak jak Dominik powiedziałeś, ty zaczęłeś od Wiedźmina, tak? Jest Wiedźmin, jest Dying Light. I okej, są jakieś tytuły, które są zwykle starsze, o których się mówi, nie? I my mamy taki efekt pączka z dziurką. My mamy bardzo wybitne dzieła, albo bardzo takie dzieła. A to się nazywa efekt pączka z dziurką? Nie, to jest geograficzne to pojęcie. Ludzie się wysiedlają na przedmieścia. No ale anyway. No właśnie. Nie wiem, skąd mi się to w ogóle wzięło. To jest ten rzadki przykład, kiedy ja coś wiem i słyszę, że ty mi brzmi bo zazwyczaj ty mówisz mądre rzeczy i ja nie mam powiedzieć, o czym mówić. Ja strzeliłem po prostu, bo to brzmiało jak Iga próbuje jakieś nie, bo ja zjadłam tę Andruty i mi się geografię przypomniała, bo ja przyniosłam Andruty już nagrania. W każdym razie, co miałam powiedzieć? Aha, że my mamy dużo dzieł, znaczy... Mamy dzieła bardzo wybitne, tak? Wiedźmin 3 jest dziełem wybitnym. No. Dying Light też bardzo, bardzo dobrze się w ogóle sprzedaje światowo. I moim zdaniem u nas w ogóle, żeby powiedzieć o takiej bardzo mocno growej sytuacji, to, że my jesteśmy, bo my przez Wiedźmina 3 my zaczynamy traktować siebie jakoś, tak klepać się po plecach jako Polacy, że my jesteśmy dobrzy w grach. A my mamy bardzo mało tytułów takich 7 na 10. Na zasadzie tak, takiej, to że prawda. To powinno zapełnić nasz rynek, żeby pojawiły się gry wybitne. A my mamy gry wybitne, potem bardzo, bardzo długo nic i potem takie średniawe, nie? Generalnie. I to mi automatycznie mówi, że być może u nas w grach nie dzieje się najlepiej, bo gdybyśmy byli bardzo kreatywnym narodem, to byśmy mieli dużo rzeczy, które nie trafiły. A my mamy tak naprawdę dosyć mało rzeczy. Patrzcie, na przykład, jak ja patrzyłam, jakie są studia w ogóle grawe. Czyli twój argument jest taki, że my nie jesteśmy tacy dobrzy w grach. Znaczy, w sensie, że Polska nie jest, głodna. Że Polska nie jest rogiem growych obfitości, ponieważ mamy za mało słabych gier. W ogóle mamy mało gier. Bo gdybyśmy mieli bardzo dużo gier, to bardzo dużo z tych gier byłoby przeciętnych. Po prostu nawet najlepsze gry by musiały... Ale mi się wydaje, że trochę fałszujesz obraz, bo mamy bardzo dużo giereszkowych gier. Komórkowych gier. Tak, ale właśnie co chciałam powiedzieć, patrzyłam jakiś czas temu... Mi się wydaje, że nie jesteśmy słabi jakby. Że jesteśmy właśnie tak przeciętni, to jest dobre, bo jesteśmy... To jest ten moment, kiedy powinniśmy się zacząć cieszyć z tego, że jesteśmy przeciętni. Moim zdaniem my nawet nie jesteśmy przeciętni. My mamy kilka fajnych studiów, ale my mamy bardzo mało growa w Polsce. No ale z drugiej strony patrzysz na inne duże kraje i co? I ile oni mają fajnych studiów, no? Takich, które wiesz, które wypływają na takie wody międzynarodowe, że czytasz o nich w serwisach i tak dalej, no?
co mnie, Francuzi mają dużo więcej ich, Hiszpanie, Anglicy. To Francuzi coś tam. No Amerykanie, wykają. Kanadyjczycy okej, okay. Gdzieś tam jeszcze Japończycy, to już zupełnie, co nie? Daleko nam do Japonii, jeżeli chodzi o produkowanie gier. Wszystkie to daleko do Japonii, w bardzo wielu aspektach generalnie. No a na przykład jeżeli chodzi o Skandynawię, bo mi chodzi też na przykład o to, że u nas jest stosunkowo mało małych studiów, tam okej, okay, Superhot na przykład wyszło, nie? Mhm. Czemu nie ma więcej rzeczy takich jak This War of Mine Superhot, rozumiesz? Bo to nie są, wystarczy, że byłoby na przykład 20 razy więcej studiów, które mają 10-15 osób, nie? Tylko 20 razy więcej. Nie, no ale na przykład zobacz, masz Gdańsk, nie? Jo. Masz Gdańsk, Gdynia i Sopot, to jest duża aglomeracja miejska. No. A ile masz tutaj firm, nie grupy entuzjastów, którzy robią sobie gry? No komórkowych to przynajmniej kilka. No, a nie i to takich z prawdziwego zdarzenia, nie takich, wiesz. No, ale wiem, że jest Playsoft u nas. No. Wiem, że jest te gry edukacyjne, co w Gdyni robią, no. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Jeszcze... No, tak, tam gdzie Dominik pracuje jeszcze. Też totalnie fajnie, jak się nazywają. Się... No to już jest mało? Masz Trójmiasto i trzy firmy? No, mam wrażenie, że na tą liczbę ludności i na jedną z największych, znaczy jedną z większych... Masz jeszcze Mateusza Skutnika, który no, napisze tu giereczki. No. No, ale to też nie jest tam w sensie... On nie da ci zatrudnienia na przykład za 14. Daje, no, 14 nie, ale to teraz jeszcze rozumiem, że wchodzi jeszcze jakaś... Nie, chodzi mi po prostu o takie... Nie, poprzeczka no, okay. Ilości zatrudnienia, tak? Nie, okej, okay, jakby dobra, tylko chodzi mi o to, że moim zdaniem, jeżeli mówić o tym, że u nas ma być róg obfitości, to tego musi być więcej. Po prostu tego tak, musi być. Zgadzam się, że rogu obfitości nie ma. Bo ja jestem nawet w tej grupie Indie Games Developers Polska, w sensie takie jak masz tam po prostu regionowo. I tam ludzie w ogóle robią bardzo fajne rzeczy i pokazują bardzo fajne rzeczy. To są rzeczywiście zwykle gry mobilne, ale też, bo ja zwykle je sprawdzam. No jeżeli ktoś coś tam zapostuje, pisze, że to jest darmowa gra na Androida i że prosi o ocenę albo coś, no to zwykle patrzę. I no nie chcę tutaj jakby nikomuś pozwolić, nie będę mówić jakie gry sprawdzałam, a nie, ale no zwykle to nie są nie wiadomo jakie produkcje, no. Więc kilka mi się takich... Ale z drugiej strony w ogóle nie chcesz czego robić? Co byś... Nie chcesz nikomu robić pod włos? Nie chcę nikogo brać pod włos. Brać pod włos, a. Ale z drugiej strony wchodzisz w ogóle do jakichkolwiek... Pączek z dziurką. Wchodzisz do jakiegokolwiek sklepiku internetowego z giereczkami na komórki i tam też nie ma w czym wybierać, no nie ma się czym chwalić za bardzo. W ogóle to jest chyba minus tej branży, że tam 1% tytułów na to to jest w ogóle warte ogrania. No tak, tak, ale jeszcze właśnie, bo jeżeli w ogóle mówić o temacie gier polskich, moim zdaniem, okej, Wiedźmin jest bardzo specyficzną grą, bo ona jest na podstawie polskiej literatury i umiejscowiona w polskiej kulturze. No i akurat to jest gra, która trochę przeczy twojej tezie, że tak, gdzie są ale takie... Na przykład, ale Wiedźmin jest jeden, ja się zgadzam z Igą. A na przykład masz to Dying Light, czy ty myślisz, że pytają się ludzi z Irlandu, w ogóle ktokolwiek z zagranicy się pyta, co polskiego jest w tej grze, albo coś takiego, to jest normalna gra. To jest zachodnia, no, ale to jest gra. To jest właśnie... Jak samo This War of Mine. To jest gra z byłej Jugosławii tak naprawdę. I teraz odpowiadając, na, w Polsce, trochę odpowiadając na pytanie Konrada, i to mnie właśnie cieszy, jeżeli chodzi o kondycję polskiego game devu, brzydko mówiąc, bo... bo już dawno minęły czasy, kiedy powinniśmy robić coś tylko dla siebie, tylko dla Polaków i się babrać własnym bagienku. Jesteśmy częścią, no z całą pewnością, to jest straszny truizm, co powiem teraz, no ale jesteśmy częścią globalnej jakiejś tam społeczności. Poczekaj jeszcze chwilę. I mnie to bardzo cieszy, że przynajmniej w grach nauczyliśmy się tworzyć coś, co jest dla ludzi, a nie, znaczy my w sensie, zupełnie nie ja. Ale u nas w kraju... Kiedy ostatnio nie było w że nauczyli się u nas ludzie w kraju robić jakąś twórczość, która trafia... Jo, to prawda. Albo z Bulletstorm mi się przypomniała historia, że jak ludzie rozpoznali, że Bulletstorm to nie jest amerykańska gra, po tym, że za dużo się tam po amerykańsku przeklinało i że każdego Amerykanina to by raziło. A żeby a to też jakiś nasz wkład w kulturę. Diktyc, uważam, że... Diktyc, tak, dobra. To jest istotny wkład w międzynarodową, jakąś tam kulturową tożsamość. No ja bym była w stanie wciąż powiedzieć, jakby jestem w stanie zgodzić się z pojęciem, że u nas mógłby być albo wyrosnąć growy ruch obfitości, co być może się stanie, bo mamy coraz więcej uczelni i liceów, które zajmują się kształceniem ludzi pod game dev, więc może tak w końcu będzie. Ale no, oni znają nam jest, że jest po prostu tak super daleko do tego. Jeżeli na przykład teraz CD Projekt stwierdziłby, że... Znaczy CD Projekt stwierdziłby, że oni właściwie przenoszą się do Stanów i by zabrali ze sobą wszystkich i Techland by zrobił to samo, to w Polsce praktycznie nie byłoby dużych studiów. W ogóle by nie było dużych studiów. I jakby to jest dla mnie bardzo daleko od tego, czy u nas jest naprawdę obficie w gry. Coś w tym jest. Ale...
Ja mam jeszcze do powiedzenia coś takiego, że zapomniałem coś chciałem powiedzieć. Jak sobie powiedzieć, że znalazłam dzisiaj artykuł chyba z... A, wiem co chciałem powiedzieć. Wiecie dlaczego mi się nie wydaje, że będziemy mieli w Polsce ruch obfitości? Ponieważ nie widzę w Polsce takiego klimatu, bo te rogi obfitości, ja wiem, że teraz znowu będę lewaczył, ale one nie powstają w próżni. To nie jest tak, że nagle pewnego dnia w Holandii na przykład budzi się naraz 10 genialnych programistów i oni stwierdzają... Myślisz holenderskie imię i otwieramy ruch obfitości teraz i od tej pory się tam napieprzam giereszkołem. Nie, te rogi obfitości, one powstają dzięki temu, że zazwyczaj jakaś władza centralna mówi, że potrzebujemy takiej branży, więc ta branża będzie miała lepsze warunki, będzie preferowana. To się dokładnie wydarzyło w Kanadzie. Tak, tak. Hmm. I to się też dzieje w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej. Jeżeli chodzi o amerykańskie prawo do własności intelektualnej, to też jest bardzo sprzyjające. Ale jak to, tego. Ja chciałem powiedzieć teraz... A w Polsce jakby, mimo że są takie ruchy, na przykład w Krakowie, w okolicach Krakowa jest takie zagłębie właśnie startupów i one są lepiej traktowane, to jednak mi się wydaje, że to jest nie ta skala. Żeby nagle wybuchło właśnie, a wiesz, taki przemysł. Dominik, ty teraz powiedz, bo ten, a ja potem jeszcze coś chcę a propos tego sam. Nie, ja tylko chciałem Tomka z kolei wziąć pod włos pączka z dziurką i spytać go, jak ta jego opinia ma się do... No bo nijak. Wiesz o tym, że te warunki, o których mówisz, wiążą się po prostu z ulgami podatkowymi. Tak. Na tym w Kanadzie między innymi właśnie to, co cały czas wspominam, na tym się udało zbudować taki ruch obfitości. Jak to się ma do twojego lewego? Znaczy, o ile to jest uczciwe, bo można to zrobić uczciwie i nieuczciwie, nie? Można to zrobić tak, jak w Polsce się robi parki technologiczne, albo specjalne strefy biznesu, gdzie te ulgi polegają zasadniczo na tym, że po prostu Państwowa Inspekcja Pracy tam wam nie wejdzie, więc możecie wyzyskiwać pracowników do woli, co nie? Więc czegoś takiego nie lubię. Ale jeżeli jest umowa pomiędzy jakąś reprezentacją jakiejś branży, a państwem, że będziecie uczciwie zatrudniać ludzi, uczciwie im płacić i stworzycie dużo miejsc pracy, a my w zamian będziemy was traktować trochę łagodniej, to okej, to absolutnie się na to zgadzam, bo w tym momencie wszystkie strony odnoszą, wiesz, jakby... korzyści, co nie? No, ja mam jeszcze tak swoją drogą a propos tego, co mówiłeś. A dba o to, Wolnery. Mi się w ogóle wydaje, że troszeczkę nasze... Zostaw moją tutaj. Nie, bo tu masz super tytuły wpisane. Okej. Że mi się w ogóle wydaje, że to jest troszeczkę... W tym momencie jeszcze nie na nasze społeczeństwo, na naszą kulturę. Wydaje mi się, że zapominamy o tej firmie, co robi Snajpera. CI Games. Tak. No właśnie. Ale generalnie chodzi mi jeszcze o to, że żeby w gry polskie, takie... polskie się dobrze sprzedawały, potrzebują mieć polskich odbiorców, a polskich odbiorców nie jest wcale aż tak zatrważająco dużo. To nasze społeczeństwo nie jest super technologiczne jeszcze. Przede wszystkim jest biedne społeczeństwo, nie stać nas na gry. A poza tym mamy jeszcze dosyć uprzedzone to społeczeństwo. Nie powiem, że bardzo mocno, bo jest naprawdę coraz lepiej. Ale i słuchajcie, tak sobie teraz pomyślałem, to jest, będzie bazować totalnie na... Przepraszam, jak skończę. Trochę jestem zainteresowany, okay. Co powiedziałem. To będzie bazować totalnie na jakichś anegdotycznych dowodach, czyli na podstawie moich obserwacjach, ale... Wydaje mi się, że to, że mamy tak, że tak nieźle się dzieje, jeżeli chodzi o produkcję gier w Polsce, też się przekłada na przyzwyczajenia konsumentów, bo zrobił się u nas taki klimat, że ludzie kupują gry. Mhm. A przynajmniej w porównaniu do kupowania muzyki czy kupowania filmów, to jak wchodzisz do sklepów, to jednak tych gier jest, tej muzyki, a jeśli chodzi o sprzedaż muzyki, filmów, to zawsze masz taką, wiesz, małą półeczkę i w ogóle kto ci kupuje teraz filmy, jeżeli nie na prezent albo na wraz na jakim, wiesz, od przypadku do przypadku. Coś w tym jest. Za każdym razem jak wchodzę na Empiku i widzę taki duży dział muzyczny, bo Empiki utrzymują duży dział muzyczny, to mam one się kurszą, jak wchodzi. I tam gdzieś jakiś taki jeden meloman w ogóle stoi i przygląda te płytki, a tam w ogóle jakieś Michael Jacksony, Madonny, Pink Floyd i tak dalej, wszystko taka klasyka w ogóle rocka. To jest to trochę sukces polskiej branży gier, że jednak udało się. U nas przecież był kolosalny problem z piractwem jeszcze 10-15 lat temu i on ciągle istnieje oczywiście, ale też mi się wydaje, że ten problem z piractwem w Polsce, on się trochę już zbliża do tego zachodniego poziomu, że owszem, małe piractwo, owszem, ono jest duże i owszem, ono wpływa na rynek, ale generalnie gry się kupuje, ludzie kupują gry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak jakiś czas temu już regularnie jeździłam do Niemiec, to oni mają zawsze takie jak supermarkety, że co piętro macie różne rzeczy, to oni mają całe piętro na filmy, bo oni mają tą radę, która zabrania im w ogóle oglądania też rzeczy na YouTubie na przykład. Zatem oni mają bardzo restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o trendy. I oni realnie idą i kupują filmy i to są w ogóle, te filmy są w miarę tanie, więc no tam jeszcze przy okazji tam płacisz tych euro, więc znaczy zarabiasz w euro i płacisz w euro, więc to troszeczkę inaczej. Ale kurde, to było takie spoko, bo wchodzisz i tam jest po prostu po horyzont filmów i takie...
Jesteś z tej Polski, tak jak naprawdę tam? Ja mam taki kolegę. Mam półki na filmy, rozumiesz, to w domu. Że przychodzisz, co dzisiaj zobaczę i tam realnie podchodzisz do półki, i realnie musisz mieć płytę z filmu i pożyczasz sobie filmy. Ja ostatnio kupiłem parę Blu-rayów, takie rzeczy się działy w moim życiu. I bardzo polubiłem. Nie będziemy gadać o Interstellar. Bardzo polubiłem to uczucie. Nie o Interstellar, co innego. O czym innym chciałem wspomnieć, tak na marginesie. Małą dygresję. Kupiłem taki zestaw Indiana Jonesa, wszystkie cztery, na Blu-rayu. I obejrzałem przeszukiwacz zagonionej arki. Jaki to jest zajebisty film! Bardzo. Pierwszy raz oglądałeś? Nie, no ja go oglądałem pierwszy raz będąc dorosłym, właśnie. To jest, ja go widziałem, jak to miałem, to nie wiem, 14 lat. I w ogóle go za dorosłego nie powtarzałem. To jeszcze obejrzę ostatnią Krucjatę, czyli ten obejrzę trzeci. Wszystkie, bo zapłaciłem za niej pieniądze, więc muszę je obejrzeć. Nie musisz. Teraz grasz w grę, które kupiłeś, ty? A to nie to samo. Był argument w ogóle, co zapłaciłem za te pieniądze, muszę w to pograć, to ja bym nie mogła nagrywać nigdy, bo ja musiała grać. Tak, Herstory, kurde. O Jezus Maria, tak swoją drogą ostatnio... Wiesz Herstory? Kupiłem już dawno, stary. Okay. A to jest 3 godziny, bardzo polecam. No usiądziesz sobie tak, to jest taka fajna, gra, że sobie ale, poklikać. Ale guys, tak swoją drogą, ostatnio weszłam na Humble Bundle. No. I tam zawsze miałam jakieś giereczki i sobie przypomniałam, że ja chyba, nie pamiętam co, ale że chyba coś kupowałam. I tak szukałam i tak się patrzę, a przecież jest ta zakładka Steam, że możesz sobie redeemować kody, a ja tam mam 12 stron gier. Na samym Humble Bundle mam 12 stron gier na Steam. Ostatnio... I siedzę i dodaję. I chyba 40 minut ostatnio w ogóle do tego mam też anegdotyczny przykład a propos tego, jak jesteśmy już odbesieni. Ostatnio u nas na grupie była autentyczna dyskusja na temat tego, jakie to Humble Bundle zrobiło, stało się drogie, bo teraz już ten drugi próg, że tam jest zazwyczaj już z 8 gier, co nie dostajesz, to już 7 euro kosztuje. To już jest wpis do drogi. To już jest taka kasa, że ja jej nie chcę wydawać. Ale tak swoją drogą Humble Bundle mi zupełnie nie straciło znaczenia. Tam jak jeszcze było Humble Indie Bundle i wychodziło raz na kilka miesięcy, to spoko. Jak ja teraz dostaję newslettera, to jego on automatycznie idzie mi do nieszatanych. W sensie. No bo powiem, po prostu jakby nadgodzili całą klasykę, którą można było sprzedać tanio i teraz nie bardzo mają co sprzedawać moim zdaniem. Ja mam dla was jeszcze jedno pytanie a propos pierwszego tematu. Właśnie, co sądzicie o grze, polskiej grze Lew Leon? Proszę. Wiedziałem. Bo ty się sobie spisywałam z pamięci grę i nagle w ogóle takie, otworzyła się taka furtka i tam w ogóle, furtka, nie, klapka. Taka i wszystko w ogóle. I tam ja ci mam powiedzieć, polskie ściółko. Ja nigdy nie grałem w Lew Leona, ale to był taki moment, pierwszy taki mini gamer gate, co nie, w życiu Tomka. Jak byłem będąc zbuntowanym nastolatkiem, usłyszałem, że Polacy robią jakiegoś Lwa Leona i że to ma być jakiś w ogóle dla dzieci, co nie, i tak dalej, i niefajne, a później otworzyłem bodajże Secret Service albo jakiegoś innego reseta, tam to zostało chyba 8 na 10. Tak, on jest... I się poszedłem taki oszukany w ogóle, to nie, że moje w ogóle undergroundowe pisemko, jakiegoś Lwa Leona 8 na 10. Ja nie mam nic do powiedzenia o Lwie Leonie, za to bardzo cenię Eksperyment Delfin. To jest bardzo dobra gra na Amiga, to była jedna z pierwszych oryginalnych gier, jaką miałam. Więc nie, to naprawdę ma. Ale widzę, że doceniłaś moje najbardziej ogrywaną polską grą z młodości to była Liga Polska Manager, bodajże 96. Też grałam dużo. Tak, grałem widzewem i grałem strategię na remisy, to było bardzo opłacalne z punktu widzenia finansowego. Franco, The Crazy. Tak, Franco i Doman jeszcze ci sami zrobili podobne gry. Powiem wam, że u nas w domu w tym momencie toczy się bardzo żarty dyskusja od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie wiem, czy pamiętacie intro do Franco. Nie. A tam stoi Franco i Alex, to drugi typ, którym można grać i podchodzi do niego łysy, ten człowiek klocka, który potem się pojawia. Tak, no. I Alex dostaje w ryj, dostaje takiego kopa, że pada. Tak. I Franco tylko tak, on tak stoi z takim założonym i tylko odwraca głowę i mówi spadaj pierdoło, zaraz ci dopię i są trzy kropeczki i przychodzi tak nagle tam z prawej strony ekranu typi i właśnie dwóch jest takich gigantycznych i ten jeden gigantyczny mówi: ja jestem klocek, a łysy to mój człowiek. I coś tam, że ma zostawić tam go i biją Franco i Franco mówi: zemszczę się i się zaczyna gra. U nas jest wielka dyskusja na temat tego, czy Alex przeżył tego kopniaka. Ja jestem za tym, że przeżył, bo możesz nie potem grać, nie? No tak, ale z drugiej strony on ma animację, jak upada, jak każdy, kogo zabijesz. No. I to jest realnie argument, który się toczy od bardzo, bardzo długiego czasu w domu. Czyli, że co to miałoby oznaczać? Że ktoś że się podszył pod Alexa? No właśnie nie, że to jest że tutaj jest jakieś bardzo absurdalne rozwiązanie faktu, że on nie żyje, a możesz nim grać. I tutaj jest przejście, panowie. Czy powiedzielibyście, że Alex to zombie? Zrobiłam to. Zombie w każdym razie. Ja się przygotowałam.
Kwestia zombie w grach i kulturze popularnej i w ogóle, a konkretnie pytanie o to, dlaczego ich popularność nie maleje i zdaje się ciągle utrzymywać na tym samym poziomie. To jest bardzo dobre pytanie, na które ja absolutnie nie znam odpowiedzi i nie rozumiem tego fenomenu. Tak? Od tego chciałbym zacząć. Długo o tym dziś czytałam, bo miałam dużo czasu, którego nie miałam, ale naprawdę tam. I powiem wam tak, po pierwsze, first things first, definicja. Co to jest zombie? Zombie jako a thing. No. Wzięło się z Haiti? Haiti, tak. Tak, generalnie z kultury wudu i oznaczało człowieka pobudzonego do życia po śmierci przez nekromantę, jakiegoś takiego czarownika. Przez magię w ogóle, chciałbym powiedzieć. Tak, przez magię. Nie było tam nic naukowego w zombie. Tak, i co więcej, to nie było coś takiego, że on sobie łaził tak, jak mu się podobało. On nic nie mógł zrobić, on wykonywał tylko wolę swojego pana, więc on sobie za nim generalnie tam łaził, albo jak go gdzieś wysyłał, to on sobie tam szedł. I to się dostało do Stanów Zjednoczonych dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy stacjonowali na Haiti. Nie. To się dostało w ogóle przez twórczość Williama Seabrooka, który w 1928 roku popłynął do Haiti i napisał książkę Magiczna Wyspa. I to się dostało do kultury popularnej. Ja robiłem kiedyś research na ten temat i mam inne informacje. Że tam na Haiti stacjonowali amerykańscy żołnierze, którzy właśnie przywieźli to jako, wiesz, jako takie opowieści, że ale głupi ci Haitańczycy, nie? Do Stanów. W ogóle i... Co więcej, potem w 1932 roku powstał film White Zombie, który tak naprawdę wprowadził to do popkultury, a generalnie pierwsze znaczenie w ogóle zombie w popkulturze, jakikolwiek, było na tam, znaczy interpretowało się to, bo używane to było jako taki stylistyczny zabieg, by mówić o kolonizacji, okupacji, bo w tym momencie Haiti było pod władzą Francuzów. I jakby na tym to generalnie wyrosło, że Francuzi właśnie niby tak zawiadują? Jest taki czasownik, zarządzają Haiti właśnie jak traktując ich jako ten taki nekromanta jakby, nie? Że oni tam muszą podskoczyć i zrobić dokładnie to, co im się podoba. Więc od tego się zaczęło. Ale w tym momencie no bardzo, bardzo mocno wyewoluowało generalnie. A, jeszcze w popkulturze przez firmy tego, Romero. I tak naprawdę to jest ten sam człowiek, który zrobił pierwszego Duma też. To jest dokładnie George Romero. Więc to jest ten sam człowiek. Więc w ten sposób on z kolei, tworząc grę Left 4 Dead po Dumie, sprawił, że zombie stały się popularne również w grach. Też powiem coś, żeby było, że wszyscy... Szkoda, że dzisiaj się rozmienia na drobne w komiksie Walking Dead. To prawda, to już nie jest. No, chciałam przyszpanić, że tam realnie coś tam o tym poczytałam. Ale generalnie, co ja mogę powiedzieć a propos tego, bo ja nie wiem, czy pamiętacie w ogóle pierwszy komiks Walking Dead. Skumałem żart z George'em Romero. To w książce Kosmana tak swoją drogą tak. Pomyliło mu się i Romero się nazywał u niego George. George Romero. Tak, ale w każdym razie to... Co ja mówiłam? Aha, że w pierwszym tomie Walking Dead w komiksie jest taki wstęp, który w ogóle mówi o kulturowym aspekcie zombie. Ja nie mogłam niestety dzisiaj przeczytać tego wstępu, tak, bo ja pamiętam, że jak ja brałam ten pierwszy tom do ręki... Ja mam ten komiks, nie pamiętam tego. No i pamiętam, że tam było napisane, taki krótki wstęp był po prostu a propos zombie w kulturze. I tego, co mogło reprezentować. No dobra, mamy różne wspomnienia po prostu. No ja pamiętam, bo ja ten pierwszy tam praktycznie zjadłam, mi się tak super podobało, potem tak przyszedł. Czemu zjadłaś komiks? Metaforycznym słowa z tego znaczenia. Dominik zasłania mi notatki. Ja byłem narysowany jeszcze przez tego lepszego rysownika, który tylko dwa pierwsze tomy narysował. Ja nie wiem, ja przeczytałam do siódmego i tam umarłam z nudów generalnie, tam się nic nie działo. Jak zjadłaś komiks, to nic wiesz, że umarłaś. Z nudów. I teraz jesteś zombie. Dobra, ale czy możemy już przestać pierdzielić o jakichś tam historiach i zacząć mówić po prostu o zombie, co o nich myślimy? Ja myślałam, że będziemy mówić, co reprezentują. Nie. Nie no, co dzisiaj reprezentują zombie, to jest łatwo powiedzieć. No, dzisiaj, no tak, no to ja w ogóle... Dzisiaj to jest idealne przedstawienie takiego społeczeństwa konsumpcyjnego, nie? I jakby takiej... No też kultury alienacji. Tak, ale agresji wobec drugiego człowieka. Mi się wydaje, że nawet nie to, bo wy teraz mówicie o tym, co zombie reprezentowały może tam 20 lat temu, a teraz moim zdaniem zombie nie reprezentują już kompletnie nic. Teraz po prostu mięso armatnie, które się wrzuca, żeby krew i flaki mogły być na ekranie. To zależy gdzie. W grach tak, ale tutaj mamy mówić o zamiast specyficznie powiedziane. W szeroko pojętej popkulturze, bo nie chcę mówić o kulturze, bo ja się zupełnie nie znam. Kiedy miałeś jakieś ostatnie dzieło, które faktycznie było o zombie i było w jakiś sposób inteligentne? Jest to zombie, inaczej. Może nie chcę aż tak szeroko, teraz czekaj, aż tak na odlew przykład, walić. Czy Max Brooks Wojna Z, na przykład ta książka, to jest inteligentne dzieło, czy nie? Bo nie czytałem, okej. Nie jest. The Dead Set.
To jest ostatni. Taki brytyjski serial, miniserial 6-odcinkowy bodajże, o tym, że dochodzi do epidemii zombie i to wszystko jest obserwowane z perspektywy ekipy tworzącej teleshow, jak to się nazywa, taki reality show, takiego Big Brothera. W sensie kto wygra, a to jak takiego Big Brothera, no i tam oczywiście to się szybko rozpada, ale to jest bardzo fajny komentarz na telewizję w ogóle, jak to wygląda, jak długo oni w ogóle utrzymują jeszcze ten program i kręcą, zanim się zorientują, jak długo im zajmuje w ogóle, zanim oni się zorientują, że to, co się u nich dzieje, to jakby nie jest tylko to, że się siedzi na planie, tylko że to jest jakby realny świat, że to też jest taki fajny komentarz do mediów, co nie? Okej, ale wiesz, o co mi chodzi? Mi chodzi bardziej o to, że... No to było z 5-6 lat temu. Że teraz jak się wrzuca zombie, to równie dobrze mogło być cokolwiek innego. No dowolny inny... bo to jest zabieg estetyczny już w tym momencie, po prostu. Tak, dokładnie. To nie jest tak, jak było w... Okej, ja nie widziałem na co żywych trupów, tak? Romero? Tak. Ale no tam te zombie właśnie, tak to mówię, jak one miały reprezentować jakieś tam konsumpcjonizm, jakieś tam... Nie, to świt żywych trupów. Świt żywych trupów, o tym, co było w tym, supermarkecie. Tak teraz to zombie to jest po prostu taki domyślne, takie defaultowe, za przeproszeniem, zagrożenie, które można, trzeba zabijać i z tym się walczy. Ona nie ma więcej osobowości i tożsamości niż trzęsienie ziemi albo tornado. Praktycznie one, przynajmniej z tych przykładów, o których ja myślę, no to był zawsze... Znaczy, to był zabieg estetyczny tak naprawdę. No tak. One nie mają jakiegokolwiek wpływu na to. No, samym Left 4 Dead, jak do ciebie podbiega zombie, to on cię bije pięściami. To nawet nie ma sensu logicznego w ogóle, co się dzieje. Słyszysz, kurde, jak on cię bije. No to niczego to nie ma, tam zabije sobie. Nie wiem, właśnie próbuję sobie przypomnieć jakąkolwiek grę, której by te zombie coś oznaczały. Nawet się znalazłam pierwszą. W Nocy Żywych Trupów coś tam oznaczało. Co nie w Nocy Żywych Trupów chodziło moim zdaniem o to społeczeństwo, które atakuje ludzi, co nie atakuje jednostki. Bo to jest w Nocy Żywych Trupów bardzo, bardzo ważne w tych czasach było to, że główny bohater był czarny w ogóle. To było wtedy rewolucyjne, takie, wiesz, kontrkulturowe, nie? Ale ja znalazłam pierwszą grę, ale tak, masz rację, że w grach to jest tylko takie... Nawet nie mogę sobie przypomnieć, bo nawet jak Walking Dead, to nie, tamte zombie nic nie znaczą. To jest generalnie strzelanie do ludzi, którzy nie są ludźmi. Tak. Tak jak naziści. Słuchajcie, pierwsza gra, w której było zombie. Guys. Może dla ciebie. Guys. Odcinek 88. Guys, pierwsza gra o zombie nazywała się, uwaga, Zombie. A nie Zombie? Nie, Zombie. Była na ZXP, którą 84 rok. A powiedzieć dowcip? Tak. Zombie, a kiwi. To jest tak śmieszny dowcip. No kurde, no. Sklasyczny dowcip. No jest, no. I co więcej, jak szukałam przykładów zombie, to bardzo mocno chciałam znaleźć coś u Nintendo, oprócz Zombie U, które tam wyszło na Wii U. Ale starałam się bardzo mocno i tam jedna z niewielu rzeczy, na które wpadłam, to jest Drybond z Maria, bo to jest tam generalnie trochę zombie, kupy trupy. To szkielet taki. Drybond? Drybones. No to jest szkielet, no ale on jest ożywiony, nie? W sensie teraz... Ale zombie to raczej nie wiadomo, może ma jakieś rozkładające się ciało na sobie, nie? No jest tam jakoś utrzymane, no szkielet sam z siebie nie może się za bardzo trzymać. No, w każdym razie tak o tym myślałam. Może te jakieś tam rzeczy w Zeldzie. Ale... A dlaczego zombie są dzisiaj takie popularne? To jest bardzo dobre pytanie. Z punktu widzenia, bo tutaj pada pytanie z punktu widzenia twórców, dlaczego jest takie popularne, i z punktu widzenia odbiorców, dlaczego jest takie popularne. Ale w grach czy w popkulturze? No, nie możemy tego połączyć. Gry i popkultury to jest gry są częścią popkultury. No w grach, tak, ale w grach dzieje się bardzo mało. W grach to jest decyzja estetyczna. Po prostu jest to coś, co teraz się dzieje. To jest w miarę proste, bo to już jest konwencja i bazuje na repertuarze gracza, który już ma. I przede wszystkim zdejmuje, ja się zgadzam z tym, że zdejmuje, bo tutaj to, co Konrad pisze, że to zdejmuje z twórców wszelką odpowiedzialność tak naprawdę. Bo przemocy w grach o zombie w ogóle nie musisz tłumaczyć. Ona w ogóle nie musi mieć sensu. To jest właśnie przemoc tylko po to, żeby była przemocą. To jest trochę tak jak w Mortal Kombat. A gry bardzo lubią przemoc. Przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo wygodny mechanizm rozgrywki. I o to chodzi trochę. Dlatego twórcy tak chętnie sięgają po zombie. Bo to jest właśnie nawet... Mimo że naziści to nie są ludzie, według Dominika, gry o II wojnie światowej jednak stąpają czasem po cienkim lodzie. Nie? Możesz źle postawić krok i nagle lądujesz w Holokauście albo lądujesz w jakichś dobrych Niemczech i tak dalej. Nie? Bo były też takie jakby przypadki, nie? Na przykład fajny branching narrative. Tam. No ja masz wybór i albo lądujesz w Holokauście, albo w dobrych Niemczech. Jezu, oba tragedie. No na przykład ja miałem taki moment takiego... Nie obie tragedie, tylko oba kłamstwa. Takiego rozdwojenia miałem moment, jak grałem w Call of Duty, to które tam grałeś kampanii Rosjanami.
I jeden z poziomów siedział w Warszawie, co nie? No i tak z jednej strony sobie pomyślałem, ale cool, co nie, że gram w Warszawie, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, kurde, to się działo w mieście, które zostało zrównane z ziemią przez hitlerowców, w kraju, w którym zorganizowano Holokaust, a w tej głupiej strzelaninie pokazują tylko jakieś tam świstanie kul, co nie dookoła po mieście. Ja chciałem coś szybko powiedzieć tylko, bo mówisz tu o sampaniu po kruchym lodzie i o wchodzeniu w jakieś mroczne zaułki przypadkiem. Ja przed chwilą zrobiłem taki żart i to był żart. I myślałem, że Tomek się zaśmieje, ale po prostu może było nieśmieszne. I powiedział, tak, bo było powiedziane, że dobre Niemcy albo Holokaust, i ja powiedziałem, że oba to kłamstwa, to miał być żart, że nie uważam, że Holokaust to kłamstwo, chciałbym, żeby to było tak jak bardzo, tak, nie mamy nic przeciwko Czechom. Bardzo jasne, tak samo jak nie mamy nic przeciwko Czechom, ani ludziom ze śmiesznymi nazwiskami. Myślałam, że powiesz, że nie mieliśmy nic przeciwko Holokaustowi, już stwierdziłam, że idę z tego. Ja tego nie powiedziałem, ale ty to powiedziałaś. Myślałam, że tak powiesz, nie powiedziałam tak. To nie zostało powiedziane. Jo, i... Co więcej, no w każdym razie w grach nie reprezentują za bardzo nic. Ja się realnie zaczynam zastanawiać, bo w grach one już są tak mało ważne, że tak naprawdę na... W popkulturze w sumie też. Na ich tle rozgrywają się te tragedie ludzkie jakby wewnątrz tej grupy, tak? Bo tam jest ta decentralizacja władzy, porzucenie tych wszystkich formacji. I to jest ważne, to jest ważne, tak, tylko ale nie zombie, zombie są to jest jakieś wymówka, które się dzieje, co nie? Znaczy zombie też, tam masz ten cały aspekt też tego, że my się boimy zarazy na przykład. My jako społeczeństwo w ogóle tutaj w tym kręgu zachodnim strasznie się boimy chorób i zarazy. To jest dla nas w ogóle nie do pomyślenia, że tutaj może. Dlatego teraz jak cokolwiek się gdziekolwiek dzieje, to jest tak w ogóle nagłośnione, bo to jest jakaś totalna tragedia, że jest jakaś świńska grypa albo... Był taki serial, który bardzo krótko żył... No Boreliozek się ostatnio w ogóle... Był taki serial, który bardzo krótko żył, nazywał się Jerycho i ja go bardzo lubiłem, jak on leciał. I on opowiadał, to też była taka historia o przetrwaniu grupki ludzi po wybuchu wojny nuklearnej. I to totalnie nie zażarło. Ludzie nie chcieli tego oglądać, bo ludzie prędzej już teraz uwierzą chyba, albo prędzej kupią apokalipsę, która polega na tym, że ludzie zarazili się jakimś wirusem i zamieniają się w żywe trupy, niż to, że wybuchnie wojna atomowa na świecie. Może ale się... pierwsze zombie w ogóle, w sensie te filmowe, były od promieniowania, tylko od tam jakaś kometa spadła, tak? Czy coś takiego było? W Nocy Żywych Trupów? No. Nie pamiętam, skąd tam się zombie. Mi się wydaje, że to nie jest wytłumaczone w Nocy Żywych Trupów, skąd się mi się wydaje, zombie. Że tam w radiu oni słuchają czegoś. Tak, to nie jest ważne tak bardzo. No, może, tak. Może to wynika, teraz ja zrobię bardzo taką szeroką woltę, że poczuliśmy się już tak bezpieczni, że już nie wierzymy w żadne realne zagrożenia, więc musimy sobie wymyślić. No właśnie, i to ty jesteś przy drugim tym punkcie pytania. Po drugie, z punktu widzenia odbiorców, być może zombie apokalipsa jest obrazem świata, w którym życie jest prostsze. Nie łatwiejsze, ale prostsze, bo zamiast martwić się o karierę, kredyt i humory partnera, partnerki, trzeba skupić się na przeżyciu. Co my na to? To jest ciekawe punkt widzenia. Nie, ale ja wam powiem, z czego to wynika. Generalnie, bo to jest dystopia. I wszystkie rzeczywistości dystopijne w kulturze popularnej, bo to najczęściej w kulturze popularnej, składają się na ten fakt, że po pierwsze, wszystkie słabe jednostki idą do piachu. Bo tak jest po prostu zrobione. We wszystkich Walking Dead, jeżeli jesteś słaby, jeżeli nie chcesz zabić kogoś tam ze swojej rodziny, jeżeli wolno biegasz, jeżeli cokolwiek, nawet w Zombielandzie, jeżeli wolno biegasz, nie, to biegasz. Ale poczekaj chwileczkę. I masz tego. Nowy wspaniały świat, masz dystopię, w której słabe jednostki nie idą do piachu, tylko mają swoje miejsce w społeczeństwie. Na dnie. No okej, okay, no ale faktem masz nowe, silne jednostki, które odbudowują społeczeństwo, bo te apokaliptyczne scenariusze to nigdy nie jest koniec świata. To jest wizja nowego świata zbudowanego na błędach starego świata, jakby, nie? I masz te nowe, silne jednostki. Masz tam tego jednego silnego, charyzmatycznego przywódcę, dookoła którego oni się tam w jakiś sposób gromadzą. Masz ten cały aspekt psychologiczny, który dzieje się generalnie w grupie. I patent jest taki, że to jest opowieść o tym, jak społeczeństwo mogłoby być lepsze, jeżeli porzucilibyśmy wzorce instytucjonalne, które mamy w tym momencie, tak naprawdę, bo najczęściej na to się mniej więcej składa. Jeżeli no tak, tylko że zazwyczaj wszystkie te dystopie mówią o tym, że to społeczeństwo byłoby gorsze, bo jednak wszystkie te dystopie, zwłaszcza na przykład Walking Dead, mówi o tym, że to byłoby społeczeństwo rządzone silną ręką przez na kanwie przemocy. Tak, że jeżeli ten typ na samej górze jest tyranem, to najczęściej Walking Dead się generalnie nie kończy. W sensie, ja nie znam Walking Dead, jakie jest zakończenie, co tam się w ogóle dzieje. Ale może... Ale padnie jest taki, że najczęściej ten tyran dostaje karę w jakiś sposób. Albo wszyscy giną, albo on ginie. Tam w jakiś sposób to jest takie umoralnienie, wiesz. Jakby te dzieła mogły się kończyć źle, bo to jest po prostu najczęściej, w cudzysłowie, lepsze zakończenie dla dzieła.
Jeżeli wszystko się kończy dobrze, to my już tego nie kupujemy, więc jakby ten, ale jakby to, co się dzieje na drodze do tego, bo on najczęściej jest dysfunkcyjny społecznie wcześniej, on jest skazańcem, on jest narkomanem, on, nie wiem, nienawidzi ludzi, on jest nienormalny. Albo sprzedaje ksyrokopiarki. Albo sprzedaje ksyrokopiarki, jest w jakiś sposób odsunięty na margines społeczeństwa. Ja się trochę... Ale poczekaj, i potem dostaje, i on dostaje ludzi pod swoją opiekę i on jest coraz większym tyranem. On coraz więcej pokazuje swoje władzę, on coraz więcej kuma to, że mu się, że może zarządzać tymi ludźmi. Im więcej tej władzy dostaje, tym więcej oddaje, nie? Ale no. Ja chciałem teraz powiedzieć, że ja jestem w stanie się zgodzić jednocześnie z tym, co wy mówicie, jednocześnie z tym, co napisał Konrad, że tak, że taka dystopia prowadzi do tego, że to społeczeństwo jest gorsze niż obecnie, że jest jakaś tyrania, że silniejszy rządzi słabszym, tam wbrew jakimkolwiek humanitarnym wartościom, ale jednocześnie jest to również rzeczywistość, której ludzie mogą tęsknić, bo to jest taka tęsknota, która pojawia się na przykład wśród ludzi, którzy pamiętają czasy PRL-u. Ja ich nie pamiętam, ale pojawia się taka tęsknota do czasów, kiedy mniej wiedzieliśmy, kiedy wszystko było gorsze, ale jednocześnie w jakiś sposób prostsze. A ci chodzi o to, że to jest osobowość autorytarna, to się nazywa? Może, to jest, no nie. To co się stało, jak wybrali Hitlera, że oni mieli... Nie, ale mi nawet nie o to chodzi, że... Ale nie, mu nie chodzi o władzę, mu chodzi o sam sposób życia, nie? O sam, nie o budowę społeczeństwa, mamy... tylko o to, że... Tak. Wiesz, to jest taki mit trochę pogranicza, co nie? To jest, że jesteś sam odpowiedzialny, tak. odpowiedzialny za własny los, że znowu mniej, będziesz rozpalać ogniska. Ale to jest moje, tak, no właśnie. Znowu będziesz, wiesz, no to wszystko jest twoje, jakby każdy dzień przeżywasz naprawdę, bo każdy dzień może być tym ostatnim. A z kolei ta władza, przez to, że ona jest skoncentrowana tak bardzo na górze, to nikt do niej nie dąży, bo i tak wszyscy wiedzą, że jej nie będą mieli, więc większość twoich ludzi wokół ciebie to są te same ludzie jak ty. No, jest coś, co na pewno, że było kiedyś bardziej takie ujednolicone. A jednocześnie w kontrze do tego wszystkiego, co ty mówiłaś, fajnie stoi beznadziejny film World War Z, który cały film, nie wiem jak książkę, książki nie czytałem, ale książka jest w ogóle o czymś innym. Cały film opowiada o tym, że z apokalipsą zombie poradzi sobie ONZ. I że jakby instytucje międzynarodowe zadziałają. Ile zadziałają, to znaczy, że nam pomogą, co nie? I jakby, no to nie przypominacie. Cała fabuła filmu polega na tym, że ONZ organizował po prostu akcję walki z zarazą i udawało mu się do koniec końców. Spoiler, nie? I że centralnie były tam agendy, co nie, które tam wypełniały swoje zadanie, które tam wysyłały, wiesz, ludzi po całym świecie, żeby szukały jakieś przeciwdziałania tego na to. To swoją drogą, mogliby zrobić taki film, gdzie realnie wybucha apokalipsa zombie i tam nie ma jednostek, tylko są instytucje, które ją likwidują i kończy się na tym, że zlikwidowali. I to by było w ogóle tak innowacyjne podejście do tematu, a byłby tak nudny. Taki trochę jak Prawo i Porządek, to by wyglądało. Jak tam przed papiery przesuwających. No tam, szybko, musimy to podbić. I realnie to podbijają tam czas. I tam, dobra, musimy jeszcze zrobić tylko tam 5 milionów antybiotyków. I je robią. Żeby opinii specjalisty. I specjalista daje tą opinię. I wszystko ma sens. I jest jakiś, na przykład, romans, ale to nie jest romans, który... w jakikolwiek sposób robi komuś coś źle, tylko no, wszystko jest okej. On jest wolny, ona jest wolna, tak. Akurat mają trochę wolnego czasu i lubią dużo seksu, to nie. Tak, jest wszystko ładnie, to taki film nakręcić na przykład, nie? O zombie. To by w ogóle dla mnie najlepszym filmem o zombie ever by było to, jakby ktoś się zaraził zombizmem. I jakby wszystkie ograniczenia zombizmu zostały potraktowane serio i on by tak chodził po całym mieście, wszyscy po prostu szybciej chodzili w jego okolicy. Ale wszyscy już wiedzą generalnie. Próbowałby kogokolwiek ugryźć i gniłby, wiesz, i tam by odpadały członki i psy go by obszczekiwały i tak dalej. On by nikomu w ogóle nigdy krzywdy nie zrobił. Tylko był taką ciekawostką, że tam w Braniewie wybuchła epidemia zombie, czy nie? I tam pokazany mietek zombie. Pacjent zero. Zero i ostatni. Ale tak swoją drogą... No ale to też jest, widzisz, to też jakby odwołuje znowu do tego mitu zarazy samo z siebie, bo zwykle te epidemie nie wybuchają w Stanach, nie wybuchają w Europie, tylko wybuchają najczęściej w krajach, gdzie jest duża aglomeracja miejska, gdzie jest problem z higieną i służbą zdrowia. To na przykład w Indiach bardzo często, albo gdzieś w jakichś bardzo przeludnionych Chinach. No ale w Walking Dead akurat w Stanach wybuchają. No tak. W Atlancie, zdaje się.
Ja nie jestem pewna, czy jestem okej z Walking Dead generalnie. Mam bardzo dziwny relationship generalnie z tą twórczością. Ja mam też bardzo dziwny relationship. Ja bardzo cenię to, co Kirkman chce zrobić, bo to jest bardzo spoko pomysł, jak się o nim czyta, tak? Że tak, ktoś chce zrobić telenowelę zombie, wow. Nie, w ogóle taką realistyczną opowieść psychologiczną o zombie, która się nie będzie kończyć. Nie, że tam się będzie działa, aż ewentualnie wszyscy bohaterowie umrą, chyba to jest taki bottom line. Przecież to i tak i tak przyjdą następnie. Tylko, że koniec końców właśnie to oglądasz. A potem będą wydawać takie zeszyty. 20 tom i oni tam cały czas ryczą, bo co by robił normalny człowiek przez epidemię zombie? Ryczał i mordował innych. Nie? I oni tam od 20 tomów ryczą i mordują innych. Nie? Ale domkoma, że potem będzie tak, że wszyscy umrą, już będą to takie kadry, jak zombie chodzą. kolejny zeszyt. I takie, wiesz, w ogóle na IGN i wszędzie 10 na 10, kilku panów przez sam siebie. Co będzie następnym w ogóle, jaki cliffhanger i tam ostatni kadr, takie pole z jednym zombie na przykład. Ale to by było takie bardzo zresztą, jak one już zjedzą wszystko na świecie i zaczną same siebie zjadać, aż w końcu tylko sama taka ziemia zostanie, wiesz, pełno trupów, a później zacznie zarastać. I potem tak będzie taki, że jest rybka, która dostaje nóżek i wychodzi na... Anyway, co chciałam powiedzieć, to powiem wam, bo ty mówiłeś o tym zombie, który jest wolny i się w jego okolicach chodzi szybciej. No. Zaczęłam się zastanawiać, gdzie są pierwsze szybkie zombie. I nawet to znalazłam. W grze. W Left 4 Dead chyba. Nie, gdzieś to znalazłam. O Jezus Maria. House of the Dead, pierwsze szybkie zombie. A to był taki cudowniczek, tak? Tak, to był ten rail shooter taki, co był w arcade'ach. Ja dzisiaj naprawdę, to mi akurat sprawiło przyjemność, szukanie tam przełomowych rzeczy w tych, ale tak to mi się wydaje, że... Ale właśnie, a propos 28 dni później i Left 4 Dead, to jest dobrze pokazuje, to za Dominik mówił i to zresztą to sobie gadasz, że o ile w kulturze jakby pozagiereszkowej czasem chodzi o coś zombie, bo 28 dni później jakby główny nacisk 28 dni później nie jest na zombie, tylko na to, że oni się w pewnym momencie znajdują w małej grupie ludzi i tam właśnie dochodzi do walki o władzę jakieś, i tam jest chyba ich 8 i oni zaczynają właśnie walczyć o władzę, przepychanki jakieś psychologiczne i tak dalej, co nie? I o to chodzi w 28 dni później. A w Left 4 Dead, który jest takim grobowym odpowiednikiem 28 dni później, centralnie chodzi o to, że w czterech kolesi chodzi z giwrami i strzela do zombie. A jest tak w ogóle, bo ja grałam w Left 4 Dead, to oczywiście wieku temu, i tam jest realnie coś powiedziane, ja rozumiem, że oni muszą przetrwać, dlatego oni idą, ale bo na przykład w Dead Island masz patent, że oni muszą przetrwać i dlatego oni idą, bo oni mają we krwi to antidotum, tak? To jest tam chyba najpopularniejszy motyw, jeżeli chodzi o jakiekolwiek gry i filmy o zombie. Że oni muszą przetrwać, dlatego jak zombie ich ugryzą, to im się nic nie dzieje. W Dying Light masz to, że... A czy to jest wytłumaczone w Left 4 Dead? No właśnie, no w Left 4 Dead jest pewnie, w jednej z misji mówią o tym, że oni są odporni, ale jakby to nie jest aż tak rzadkie, bo część ludzi jest odporna na zarazę, no, nie? Bo ja się zastanawiam, czemu co sobie podchodzą i ich biją, bo oni nie, jest taka misja, w której wzywasz helikoptery na pomoc, żebyś tam ewakuowały i wojsko się cię pyta, czy jesteś odporny i oni mówią, że tak, jesteśmy cali pogryzieni i oblani krwią i już dawno byśmy byli zombie. Ale zombie ich nie gryzą, oni ich biją. Czasem też gryzą, no. W ogóle tak swoją drogą, zombie są tam na tyle fajne, że tam w grach już tam są te wszystkie rodzaje i są te wybuchające zombie. To jest mój ulubiony rodzaj zombie, który biegnie do ciebie tylko po to, żeby wybuchnąć w ogóle, tak. No. Tymczasem trzeci temat. Kilkokrotnie poruszycie w nieczystych temat wypowiedzi Davida Cage, który twierdził, że na drodze do lepszej fabularnie gier stoi mu technologia. Jak według was ograniczenia technologiczne naprawdę wpływają na historię przedstawione w grach? Moim zdaniem nijak, jeżeli nie mamy lepszych fabuł, bo to chodzi o fabułę, tak? W sensie tam. Jeżeli nie mamy lepszych fabuł w grach, to wynika z lenistwa twórców, którzy nie chcą ich po prostu tam wsadzić. Ja się trochę z tobą nie zgodzę, bo tutaj Konrad podaje sensowne przykłady o tym, że gdybyśmy mieli większe możliwości technologiczne, to że gry wyglądałyby inaczej. Ale i też dalej, jeżeli przeczytałbyś do końca, sugeruję, że gry byłyby lepsze, jeśli byśmy byli na przykład w stanie używać jakiejś rzeczy na wszystkich innych rzeczach i to by coś powodowało. I to by były gorsze gry. Bo gry są systemem, które muszą być bardzo zwarte. Z tym się zgadzam tam. Z tym, co ty mówisz, się zgadzam. Ale na przykład, gdybyśmy byli w stanie stworzyć naprawdę massive multiplayer, takie, że gra, tysiące ludzi gra i w otoczeniu tysięcy NPC-y i istnieje tam, i tworzy tam naprawdę taki prawdziwy ekosystem własnego świata i gdybyśmy technologicznie potrafili to pociągnąć. Nie, no bo w ogóle tak naprawdę mi się wydaje, że tak, że jak masz dobrą historię i dobry scenariusz, to
technologia jest trochę wtórna do niego. Mhm. Po prostu znajdujesz sposób taki, jaki masz. Ale z drugiej strony wynalezienie nowej technologii sprawia, że można ten scenariusz ubiegać inaczej. Więc tak jak ktoś kiedyś wymyślił kinematograf i wcześniej opowiadano historię zapisujące na kartkach i potem nagle zaczął dokończyć filmy, to nie znaczy, że te filmy opowiadają lepsze historie, czy nawet to nie są inne historie, ale jednak one oddziałują na człowieka w trochę inny sposób. Więc jeżeli teraz w grach pojawi się jakiś zupełnie nowy mechanizm, czy jakiś zupełnie nowy sposób wynikający z technologii, to te historie znowu będzie można opowiadać jakoś inaczej i one znowu będą mogły przekonać nas do siebie na jakiś nowy sposób. No to jest to, co Tomek często powtarza, się no, bardzo zgadza, że tak naprawdę jest kilka historii. Jest kilka tych samych historii, które się opowiada. Nie wiem, czy to powiedziałeś tak naprawdę. No ale to i w jaki sposób się coś opowiada jest równie ważne, jak to, co się opowiada. Tak, dobrze, ale ja widzę to w taki sposób. Rozwój technologiczny od lat na przykład 80. tak, do teraz. W tym momencie każdy z nas jest w stanie nosić ze sobą dosyć zaawansowane gry w własnej kieszeni w postaci telefonów. Ile masz zaawansowanych fabularnych gier na telefony? No tak, no. Mówię... To nie znaczy, że sama że to technologia zaraz zrobi. Absolutnie. No tak, nie. Tylko właśnie chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o fabułę, to, i to już to jest troszeczkę, jesteśmy już, jakby to się będzie rozwijało, bo coraz więcej tych pisarzy, jest, znaczy writerów może w ten sposób, jest zatrudnianych wcześniej w tworzeniu gier. No ale właśnie Iga, ten przykład, który, który nas oboje jakiś czas temu porwał, czyli jak to jest, Lifeline. No to jest okej, okay, to jest jakiś tam przykład, to nie chodzi o to, że jakaś super technologia, ale nagle ktoś wymyślił... To jest bardzo dobry przykład, bo to jest na zegarek przecież. Tak, ktoś wymyślił, w jaki sposób wykorzystać... I to nie jest tak, że potrzeba było tam miliona poligonów czy coś, ale jakaś nowa technologia posłużyła komuś na opowiedzenie historii w jakiś zupełnie nowy sposób i nagle zupełnie standardowa historyjka o typie, który tam ląduje na planecie i stara się przeżyć, nagle cię w ogóle chwyta na zupełnie nowy sposób. Tylko ja chciałem jeszcze powiedzieć, a propos tego, jako że wychodzimy od Davida Cage'a, który tutaj specyficznie mówi o kwestiach graficznych. Bo to jest jeden z typów, którego ja ostatnio czytałam. Ja nie wiem, czy mu się przypisuje cytat, i ja nie wiem, czy on go realnie powiedział, na temat tego, że dopóki gry nie będą wyglądały jak filmy, nie będą w stanie wzbudzać prawdziwych emocji. Tak, I to jest totalna ściema. Generalnie, jeżeli o to chodzi, to jesteśmy już na tyle zaawansowani i mamy na tyle dobre narzędzia, że jesteśmy w stanie opowiadać bardzo dobre i fajne fabuły. Tak? Znaczy mi się wydaje, że w ogóle... W tym medium. W ogóle technologicznie nigdy nie byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o opowiadanie dobrych fabuł. Możemy wraz z rozwojem technologii będziemy mogli opowiadać inne fabuły. Czy one będą dobre, czy złe, to jest inna sprawa. Ale już na poziomie Ponga byliśmy w stanie opowiadać fabuły, które poruszały w ludziach emocje i zmieniały ich sposób myślenia i tak dalej. Bo to w ogóle nie jest uzależnione od technologii, no. Literki potrafią wzbudzać w ludziach emocje i literki potrafią przekonać człowieka, żeby z dnia na dzień zmienił całe swoje życie. Ja bym nawet zaryzykował inną tezę, że właśnie te gry wzbudzają większe emocje, które nie starają się papugować filmów, bo niezależnie od tego, do jakiego poziomu dojdziemy, to gry nie będą nigdy filmami, albo przynajmniej być nie powinny, tylko te, które właśnie bazują na siłach tego medium. Ja ostatnio myślałem, przy jakiejś okazji, w ogóle muszę przenieść tą grę, o... Digital Love Story, tak się nazywa. Gra, która cała polegała tak naprawdę na klikaniu po jakimś takim wyglądającym trochę jak amigowy system operacyjny. I to była gra, którą wiesz, całą historię odkrywałeś sam. To było bardzo fajne. I to jest gra, która autentycznie ci kurwa chwytała za serce. Nie dlatego, że tam były jakieś że były jakieś fotorealistyczne grafika, tylko wręcz przeciwnie. Przez no to, dokładnie. Że, gra, no, że ona ci uderzała, jakby ta fabuła uderzała ci od tej strony, gdzie w ogóle się jej nie spodziewałeś. Jak Papers, Please. Czyż to jest gra, która mogła spokojnie powstać 30 lat temu, czy nie? No, ale co to zmienia? No to, że to właśnie... jeżeli w sensie mamy siłę gier i fabuł, to rzeczywiście tam się obywają, tylko to nie jest w ogóle związane z technologią. No dokładnie, dokładnie to mówię. Znaczy jest to związane bardzo z technologią, bo właśnie jak idziesz na... Bo chodzi o to, że tutaj siła tych gier polega na tym, że odpalasz tą grę i spodziewasz się jednego, a nie spodziewasz się tamtej fabuły, która nagle cię z zaskoczenia tak trochę... ja jestem cały czas w stanie... Bierze pod włos jak jakiś pączek z dziurką. Dobrze, ja wciąż jestem w stanie stwierdzić, że to zależy przede wszystkim od projektu. No tak. I być może to ma jakiś związek z technologią, ale nie sądzę, że rozwój technologiczny pomoże nam tworzyć super, nie wiadomo jak lepsze rzeczy. Być znaczy może na pewno nie lepsze, ale inne. Na pewno. No inne właśnie, tak, ale nie lepsze. Właśnie o to mi chodzi, że moim zdaniem to jest, ja nie wiem jak się mówi po polsku, to jest cop-out. W zasadzie, że to jest takie... Jak się mówi, że usprawiedliwianie czegoś na zasadzie, że ja w sumie bym coś zrobił, ale nie ma jeszcze takiej technologii. Seriously, to zrób to w innej. Bardzo dużo się mówi, ja niestety nie miałem tego na nosie sam, o tym HoloLens, o tych Microsoftowej rozszerzonej rzeczywistości. I nawet sobie pomyśl, jakie na to można by gry robić. Oczywiście, to ciągle będą
Ciąg cieplny nie jest tak, że ktoś faktycznie potrzebuje tego wynalazku, żeby opowiedzieć swoją historię i że nie opowie inaczej. Nie, no ale jeżeli faktycznie masz taką rozszerzoną rzeczywistość, która naprawdę działa i że jesteś w stanie po założeniu tych okularów wyświetlić człowiekowi, nie wiem, okno, prawie wsadził, okno na ścianie, które faktycznie wygląda jak prawdziwe okno i nie wygląda sztucznie i ten, to kurna nagle, i nagle z tego okna wychodzi potwór, nie, i zaczyna cię atakować czy coś, no to nagle kurde... Możesz opowiedzieć zupełnie prostą historię o przetrwaniu i przejdziesz na zupełnie nowy sposób. I nagle stwierdzisz w ogóle o jajebie. Jo, tylko że to jest historia, bo my rozmawiamy o fabule. To jest historia opowiedziana w inny sposób, ale to może być ta sama historia, którą opowiada ci. Ale to ma różnicę, w jaki sposób on jest opowiedziana, co nie? Ale tak, jest różnica w sposobie opowiadania, ale jeżeli mówimy o samej fabule, to jeżeli ja ci opowiem o tym, że samolot ląduje i w jaki sposób, i ty zobaczysz po tym, jak samolot ląduje w jaki sposób, i to będzie dokładnie to samo, w sensie moje opowiadanie i to, co zobaczyłeś, to jakby ta historia nie jest inna. Tutaj jest różnica w tym, ale że, wydaje mi się, że na przykład zobaczysz... Ale różnica odbioru się liczy. Że tak, że tak, dokładnie. Ale że mówimy tylko o fabule, o fenomenologicznej no fabule. No ale w takim razie, wszystko można opowiedzieć i tak naprawdę od przekazu słownego nie zrobiliśmy żadnych postępów. No dlatego ja sądzę, że o ile sposób może się zmienić, ale nie o sposobie tu mówimy, to sama fabuła się z tym w ogóle nie wiąże. Jeżeli mówimy o fabułach emergentnych, to one nawet nie są wpisane. To nie jest tak, że na przykład grasz Faster Than Light i ty masz swoją fabułę. Ty masz historię swoich typów, ty masz historię ludzi, którzy tam przyszli, ale to nie jest fabuła tej gry. To jest wyłaniające się, to gdzieś wychodzi pomiędzy jedną rzeczą a drugą, ale to nie jest tak, że ktoś ci ją napisał. I okej, takie rzeczy się mogą zmienić, ale to nie jest fabuła, to nie jest historia, nie? Która jest opowiedziana w tej grze. Czy nie? Nie, ale ja się z tym zgadzam. Okej. Tylko wydaje mi się, że trochę misujesz pointa, bo tak, jakby zafiksowałeś się na tym swoim punkcie widzenia, a nie widzisz jakby tego, że fabuła, nawet ta sama fabuła opowiadana z innej perspektywy właśnie, a to na to ci pozwoli technologia, żeby tej fabuły po pierwsze inaczej ją odbierać, a po drugie inaczej ją przedstawiać. Żeby nagle, że ona ja będzie, się ona z tym będzie, zgadzam, żeby nagle powiedziałam już dwa razy, że zgadzam się, że sposób może się zmienić. Bo tutaj pytanie było o to, czy technologia może tak trochę sprefrazuje, czy technologia może dać nam lepsze fabularnie gry. I być może tak. Jak według was ograniczenia technologiczne naprawdę wpływają na historię przedstawione w grach? Moim zdaniem nijak. Nie, pytanie brzmi, że David Cage twierdził, że na drodze do lepszych popularnych gier stoi mu technologia, więc... To jest pytanie. Pytanie jest tu. Dobrze, okej. Okay. Nieważne. Ja chcę tylko powiedzieć, że być może, kiedy gry będą mniej, i to się już dzieje, mniej popługować filmy, a znajdą swój język, to będzie właśnie doprowadziło do lepszych fabularnych gier. Nie dlatego, że historia, którą one opowiedzą, będzie lepsza, bo jak ją zredukujesz do opowieści, takiej, że idziesz do Tomka i mówisz, może ta jest gra, to jasne, że to będzie to samo wszystko. Tylko, że one jako samo wehikuł, doświadczenie, nie, jako, tak? Że gra jako wehikuł do opowiedzenia historii będzie lepsza niż jest tak, teraz. Tak, z tym się zgadzam. Sposób opowiadania zgadzam tak. się. Na to może mieć ogromny wpływ technologia. Do samej historii, tylko to chcę powiedzieć, do samej historii moim zdaniem ma się to nijak, bo jakby miały powstawać wielkie epickie dzieła, to one już by powstawały. Nie, no oczywiście, że tak. No tutaj się zgadzam, że historia... No, na przykład też. Że jeżeli chodzi o... Nie, no to z tym to się chyba wszyscy zgadzamy, że no, fabuły powstają od tysięcy lat i... Co najmniej od czwartku. No. Słyszałam, że czwartek powstał jakaś fabuła. No nie, no... No w samej dziedzinie fabularności też się nie spodziewam przełomu już. Może być trudno, no. Ten postmodernizm trochę no. stoi tutaj o krakiem wszystkim. Ale byłoby miło, bo ja to widzę tak, jeżeli jakiś twórca naprawdę sądzi, że potrzebuje lepszej technologii, żeby opowiedzieć jakąś fantastyczną historię i ta technologia mu pomoże w tym, to super. No to, jeżeli ten Yu Suzuki na przykład, ten, który zrobił Shenmue, i Shenmue w ogóle to pierwsze, on w ogóle chyba wyciskał wszystko z tego Dreamcasta, jeżeli on potrzebował tego Dreamcasta, żeby to opowiedzieć i nie chciał tego robić w jakikolwiek inny sposób, to ja chcę, żeby powstawały nasze technologie, żeby ci ludzie mogli coś opowiadać. Ale jeżeli powstaje PlayStation 4, na który nie mam zaskakująco nie wiadomo ilu historii, i jeżeli potem powstanie PlayStation 5, na które też nie będzie zaskakująco dużo historii, to fajnie, że ta technologia... I nie spodziewajmy się przełomów fabularnych jak na PlayStation 5, to się zgadzam. Bo ja chciałem podejść taki przykład... Xbox 2! Ja chciałem podejść taki przykład, zresztą i z literatury to można podejść przykład, ale z filmu jest bardzo, bardzo wyraźny przykład. Stanleya Kubricka i Jamesa Camerona. To byli ludzie zafiksowani na punkcie nie tylko tego, co chcą powiedzieć, ale tego, jak chcą powiedzieć. I oni po prostu, jak przychodził taki moment w ich karierze, że na przykład chcieli opowiedzieć Odyseję Kosmiczną, albo chcieli opowiedzieć Titanica i
technologiczne ograniczenia w tamtych czasach im na to nie pozwalały, to oni, jako twórcy działający w takim medium, które jest też trochę technicznym medium, bardzo technicznym medium, oni po prostu wymyślali sposób, jak to powiedzieć. I dokładnie tak samo jest z grami i będzie z grami zawsze, że jak znajdziemy jakiegoś twórcę, to nie będzie czekał na PlayStation 5, żeby opowiedzieć to zwykłej historii, tylko on po prostu wymyśli technologię, która mu pozwoli opowiedzieć to, co on chce powiedzieć. Takimi środkami, jakimi dysponuje technologia. Albo tak jak Cormac. Stworzy ci Cormac. Stworzy ci tam zupełnie nowy silnik, którego wcześniej nie było. No właśnie, dokładnie. To ewoluuje w ogóle w cały nowy trend przecież, nie? No ja, tylko że właśnie to o to chodzi, że te ograniczenia technologiczne tak naprawdę pozwalają wymyślać nowe rzeczy. Jeżeli my będziemy... To zawsze to widać prawda, przy tak. tym, jak startuje nowa generacja konsoli. Nikt nie wie za bardzo, co może zrobić. Pod koniec życia, pod koniec cyklu są najbardziej kreatywne rzeczy, bo po prostu wszyscy są w stanie wycisnąć już po prostu bardzo, bardzo dużo. I jakby, no mówię, no to wynika raczej z ograniczenia technologicznego niż z otwartości technologicznej. Aleśmy się pozgadzali. Jezu. Tyle słów. Jak ktoś policzy słowa, zgody. To niech napisze w komentarzach. Po co? To by było impresyw, jak ktoś by policzył wszystkie słowa, które powiedzieliśmy, ej, czy nie? Być może, tak. Ja myślę, że... Cokolwiek się kręci. Ja się trochę obawiam, że może istnieć wśród naszych słuchaczy osoba, która myśli o tym teraz w tej chwili, więc do ciebie mówię. Konrad, nie rób tego. W każdym razie był to odcinek dedykowany dla Konrada. Tym przypadkiem się tak nazywa jak mój wymyślany człowiek. Jaki twój wymyślany człowiek? Ja myślałam, że do niego mówisz. Też ja tak wiem, mówisz do niego. Chciałem jakieś Dla Konrada Woźniaka. Pozdrawiamy cię bardzo, Konradzie Woźniaku. Dziękujemy za twoje pieniądze. Dzięki. Mamy nadzieję, że był warty ta godzina, którą właśnie przeżyłeś. A jak nie, to trudno. Bardzo dawno się ze sobą nie zgodziliśmy, więc tak bardzo. Tak. Jak w tym odcinku. Nawet nie wiem, czy się ze sobą tak mocno zgodziliśmy, jak on teraz myślę. To kolejne odcinki sponsorowane nadejdą, ale najprawdopodobniej nie za tydzień albo za dwa. Nie, no tak, musimy to dodatkować, tak. Żeby nie musimy było tak, że nagle się tak, obudzimy chcemy, i tam to... PlayStation 5 wyszło, my ani słowa na ten temat. No bo... Zwłaszcza, że ostatnio zintensyfikowaliśmy podziękowania, więc dostaliście w tym tygodniu ode mnie i od Iggy. Został jeszcze tylko Dominik i później zostały różne dziwne filmiki do nakręcenia. Mhm. Będziemy się odzywać w tej sprawie. Cześć. Cześć. Pa.